Hej, siemano, z tej strony Spacing, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest już 18 odcinek serii Minecraft Galacticraft. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, jeśli tak, to zostawcie koniecznie... Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, aby nie pominąć żadnych nowych materiałów, np. serii albo Wendayon, albo Astral. Ja tylko przypominam, że to jest kontynuacja serii Minecraft Galacticraft, która miała już 16 odcinków, a ostatni rzuciłem w kwietniu 2022 roku. Ale nie przeciągając, przypomnijmy sobie, co robiłem w ostatnim odcinku. O, znowu wieźma. Dobra, to jest jednak chyba dobry pomysł, żeby się przespać, a nie zaczynać odcinka w nocy. Ale w ostatnim właśnie odcinku, no przypomnieliśmy sobie, co tutaj tak naprawdę zrobiłem. Zrobiłem sobie troszkę żarełka i zaczęliśmy też na jaki piękny wschód słońca z dwoma creeperami, to mi się nie podoba. Jest jeszcze czwarty gdzieś. Ale dobra, zbieraliśmy Meteoric Iron. Pomiędzy odcinkami zebrałem sobie go troszkę, czyli ponad 1,5 staka. Parę godzin siedziałem na księżycu i zbierałem te właśnie Meteoric Iron. No i dlatego tak długo odcinka nie było, ale skoro już zebrałem to ponad 1,5 staka, wrzućmy to do przepalania. Troszkę mi się energii, gdzieś ona znikła, ale trudno. Co się zbiera energia? No tak średnio, to ja tutaj najlepiej po prostu to odepnę na razie, żeby energia mi nie schodziła. Dobra. O, teraz cała energia będzie szła tutaj. Tak. I będzie się powoli to, ten Meteoric Iron przepalał. Ostatnio zdobyliśmy... Zdobyliśmy schemat poziomu drugiego rakiety. Poziom drugi tu. I do tego będziemy potrzebowali m.in. to rocket finsy, boostery, ale głównie heavy duty plate'y, które zrobimy z heavy duty plate'ów pierwszego poziomu i skompresowanego meteorytowego żelaza. Jak widzicie, pozbierałem go troszkę. Okej. Tutaj powinna siedzieć asteroida, ale będziemy potrzebowali z niej zaczerpnąć troszeczkę materiałów. Będziemy mogli po prostu odzyskać heavy duty plate'y pierwszego poziomu na przykład, ale do tego będziemy potrzebowali dekonstruktor, który robi się ze stali, no paru tutaj rzeczy. Ok, jeżeli to tam się przepala, mam nadzieję, to skoczmy szybko do magazynu, zobaczmy, co ja tak naprawdę mam, a czego nie mam. Ok, stal się robi z 2 węglów i 1 skompresowanego żelaza. Ok, węgla na pewno nie mam. Żelaza troszeczkę zostało, chyba mało i trzeba będzie uzbierać. Otóż jeszcze w ogóle Meteoric Iron, super. Tutaj symbolicznie żelazo. No w sumie nie będę go potrzebował dużo, bo tylko 4 skompresowane. Aquaje hardware, no tak, zapomniałem, że mi się wszystkie elementy wyzerowały. 4, tak? A 4 skompresowane żelaza, czyli 8 tylko będę potrzebował. Czyli tyle, ok, to skompresować. Węgiel może mi się jeszcze uda. A tu są śmietki, dobra. Śmietki albo rzeczy do podsortowania. Węgla będę musiał jeszcze troszeczkę zebrać, bo... No nie jestem najbogatszy w węgiel. Na szczęście mam tutaj skaliste jakby, nie wiem czy to można nazwać, brzeżem. Ale tutaj troszeczkę tych rud leży, także 22 węgla już zebrane. Ok, najpierw znajdźmy kompresor. Jest electric kompresor. Ok, musimy skompresować sobie żelazo, tylko troszeczkę żelaza brakuje, nie żelaza, tylko energii. Wrzućmy sobie troszkę węgla. No tak, energy storage module się kompletnie wyczerpały. To dlatego, że te maszyny zużywają energię, nawet gdy nie działają. Także nie jest fajnie tutaj. Okej, energia już się bardzo fajnie zebrała, a my mamy 45 Meteoric Iron. Zobaczmy, na ile to wystarczy. Chyba będę musiał wybrać się na Księżyc po drugą rakietę, ponieważ jedna właśnie tam została. Chociaż w sumie ja na pewno potrzebuję obie rakiety. Teraz mogę w sumie tylko rozebrać tą pierwszą i drugą rozbiorę, jak polecę już tam. Ok, 4 sztuki stali zrobione, teraz tylko kowadło, piec, 2 aluminium wire i shears. Ok, chyba żelaza mi zabraknie, także lecimy tam szybko. 36 jest potrzebne na kowadło. Niestety tyle nie mam. To tam jeszcze trzeba piec. No to tak, 8 tego, 2 aluminium wire. O nie, znowu odwróciłem. Są aluminium wire. Weźmy w sumie, wykorzystajmy Moon Tuff. Chyba można. Jego mam bardzo dużo i... O nie, nie z tego. Moon Rock. Raczej go nie będę wykorzystywał do niczego. No, może jednak, ale nie mam takich planów. Dobra. Jeszcze potrzebujemy tak. Nożyce i tylko to kowadło. Także lećmy szybko po troszeczkę więcej żelaza. Okej. Chodzę sobie tutaj troszeczkę dłuższą chwilę. No, chodzę sobie dłuższą chwilę po prostu po tych skałach i muszę wam powiedzieć, że tutaj nie ma ani jednej sztuki żelaza. Na szczęście, nie wiem czy na szczęście, ale jest tutaj pełno świnek, już mam 40 mięska. Także widać, że tradycja ze zbieraniem... O, jeszcze kury, kury się przydadzą. Tradycja ze zbieraniem mięsa ze świnek będzie zachowana jeszcze od pierwszych odcinków, bo właśnie pamiętam, że w pierwszych odcinkach strasznie dużo świnek było, ale niestety któryś mod blokuje nam możliwość taką, że upieczone mięsko ze świnki daje nam 4, tylko daje nam chyba 1, mało, także zbierać to jedno, teraz trzeba to jakoś upichcić. Okej, tam coś się świeci, oj tylko. Tam coś się świeci. Chyba. A nie, to lawa, zwykła lawa. Tutaj jeszcze widziałem troszkę węgla. Chyba po prostu będziemy musieli zanurzyć się w jakiejś jaskini. To najpierw trzeba by było ją znaleźć. I 61 węgla. Okej, jakaś jaskinia jest. Nawet też chyba dwie. A nie, to jest tylko... Nie, dwie. Nie, jedna, dobra. O, i jest żelazo na samym wejściu, także dziękuję bardzo. O, no, poleciało troszeczkę tego. Ja w ogóle jestem nieubrany, no jak to tak? Trzeba się ubrać, żeby było cieplutko. Zostawiłem w zbiorniku tlenu, niestety, mój drugi zbiornik. Okej. To jest tin. Wszystkie rudy mi się przydadzą. Najbardziej żelazo, którego mi brakuje. Okej. O, pan ogórek. O! Nie pamiętam, żeby taka ciekawa była... Nie wiem, to wyglądało jak animacja, ale... Może to mi się po prostu zdaje. Więcej żelaza, świetnie. O, jeszcze aluminium. Koniec? Chyba nie. Jeszcze jakiegoś pana. O. Wykopałem się dalej. O, jest pan. Do lawy. Hak. To było dobre. Jejku, ile tu ród. Świetnie. Ale żelaza. O, dobra, jeszcze troszkę. I więcej to prawda lepiej. Magazyny trzeba jakieś robić tego. O Boże, żelaza. Ile już? 3 staki. Tak, Orexcavator, świetny mod do szybkiego zbierania. Mi się tutaj nie chce każdego klocka po kolei zbierać, szczególnie gdybym miał zbierać już 3 razy 64, to jest dużo. Dużo tego żelaza. Co ja mówię? 3 staki węgla zbierać, każdy klocek pojedynczo. No niby można, ale się nie chce. Dobra. Kończyły mi się niestety pochodnie. W sumie mam troszkę patyków, ale chciałem z nich zrobić glowstone'owe pochodnie, które nie gasną w przestrzeni kosmicznej. To mi się stanęło z ręką. Mam 2 kilofy, świetnie. A, wiem co to za kilof. Ten kilof jest w plecaku. O. To są te 2 kilofy zapasowe. Drugi też jaki jest? A chyba nie. Dobra, wyjaśniło się. Mamy tak, prawie 4 staki żelaza. Tak, miedzi taki, 20 takiej. Pół staka tinu. Nie, cały stak tinu wyszedł. 40 aluminium, a żelaza... O, prawie stak, także... Oj, nie wyrzucaj tego. Przyda się jeszcze. Na razie wystarczy tego żelaza. Na kowadło na pewno wystarczy. O, jeszcze LED. Świetnie. Ale czas to wracać jest do domu. Bym jeszcze wiedział, gdzie to trzeba wracać. Nie, tam jest ciemno. Tędy nie, tędy przyszedłem. Może tu? A, chyba tak. Czy ja naprawdę się zgubiłem? Nie, no to ja już... Oj, pięknie, wróciłem tam skąd przyszedłem. Ja lubię się normalnie zagłębiać w jaskinie. Dobra, widzimy się jak uda mi się znaleźć wyjście. Dobra, jestem już w domu, pominąłem wam cały proces iścia. Bo to nikogo nie interesuje chyba, jak idę i nic się nie dzieje. To przepalmy sobie to wszystko. A raw pork chop? A nie, raw pork chop się może przydać, więc mięsa nie przepolę, nie przepalę. Okej, jak tam magazyny? No coś tam jeszcze jest, ale... Tak dla bezpieczeństwa dorzucę troszeczkę węgla. I jeszcze zostanie w zapasie. Okej. Mamy dużo meteorotowego żelaza, zwykłego żelaza. Ja tu poczekam, aż będziemy mogli zrobić kowadło. Czyli 3 razy 9, 27 plus 4, czyli 31, tak. Okej, troszkę się zapędziłem, ale przepaliło się. Oj, dlatego nie wyrzucaj. Chodźmy szybko do craftingu. Okej, tutaj. Potrzebujemy tak, 3 bloki. Okej. I 4 sztabki. Mamy osobne żelazo w ogóle. Co ja mówię? Osobne kowadło niż tamto. Dlatego nie chcę używać. I mamy nasz piękny dekonstruktor. Postawmy sobie go... Na razie tutaj. Potem dołożę więcej kabli, ale na razie wystarczy. Okej, dodamy sobie naszą rakietę i ona się dekonstruuje. A zobaczmy jak tam nasz... A, stal już zrobiliśmy. Teraz musimy tylko skompresować Meteoric Iron. Okej, z jednej sztabki wychodzi 1 compressed Meteoric Iron. Świetnie. I zobaczcie ile nam komponentów przybyło. Do rakiety drugiej będziemy potrzebowali 10 heavy duty plate'ów zwykłych plus 4 razy 4, 16 20 24 27, 37 mam 26. Troszeczkę brakuje. Będziemy musieli dorobić, a nie robi się z brązu, aluminium i stali. Dzisiaj dużo craftingów. Stop loading. Ale okej. A nie, tyle mi wystarczy chyba. Halo, dość. Ja potrzebuję tylko 10. Dobra. Mi potrzeba tylko 10 na razie. Okej. I brakuje mi troszeczkę. Także chodźmy to szybko dorobić. Ciekawe, czy tutaj jest jakiś lepszy środek transportu, bo chodzenie pomiędzy tym a tamtym no troszeczkę zajmuje. Dobra, mamy Heavy Duty Plate z drugiego poziomu. Teraz musimy zrobić tak. Brakowało mi 31 tam? Nie pamiętam. Dobra, pamiętam. 27 potrzebujemy pierwszego poziomu. Mamy 16, brakuje nam 9, czyli musimy zrobić tak. Musimy w sumie 10 stali, 10 aluminium, 10 brązu. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. No, szybko. 10 kopru. 10 tinu. 10 żelaza. 10 stali. I 10 brązu. Mamy wszystko. Teraz to wystarczy ułożyć tak. Stal, aluminium, brąz. 10 stali. 10 aluminium i 10 brązu. Ja tylko przypominam, że to się robi tak. Kompresujemy żelazo, dodajemy węgiel, żeby powstała nam stal. Następnie kompresujemy aluminium, kompresujemy tin i koper, by powstał nam brąz. I to wszystko sobie łączymy w Heavy Duty Plate. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco. Teraz musimy to wszystko jeszcze pokraftować, czyli nieciekawa i nudna rzecz. Chodźmy do magazynu. Potrzebujemy 1 Redstone Torch i 3 Heavy Duty Plate'y, aby stworzyć nos. Następnie 2 razy stal i 4 razy Heavy Duty Plate'y, aby stworzyć 4 pins. To są jakby takie chyba podpory. Widzicie tutaj? To są chyba po prostu te podpory. Teraz potrzebujemy kamienny przycisk, zapalniczkę, miedzianą puszkę, wentylację. Tak. I teraz możemy sobie to wszystko skleić. Mamy tak, przycisk, zapalniczkę, wentylację, Heavy Duty Plate i tin can albo copper can. I powstaje nam silnik rakiety. Wy w ogóle to widzicie, o tak, o pstryknięcie palca już wszystko się dzieje, ja muszę latać w tej i z powrotem, kompresować, nie kompresować, ale zostało nam jeszcze 2 rzeczy, czyli boostery, które muszą być z żółtej wełny. O, potrzebuję jeszcze 8 kompresowanego Meteoric Iron, na szczęście mi zostało. 2 Heavy Duty Plate i Oxygen Vent, dobra, znowu bieganie. Dobra, brakuje mi tylko 2 sztuk żółtej wełny. O ile z żółtym barwnikiem jeszcze nie będzie takiego problemu, bo jest on tam, to jednak muszę poszukać tej wełny właśnie. Ok, mamy tak. 2 żółte barwniki. Brakuje tylko barana, 1 albo 2. A nie, jeszcze brakuje jednej rzeczy, ale to za chwilę. A nie, kurczaku, czy widział pan gdzieś owce? A pan? Też nie. Może pan widział owce? O nie, zebrałem wszystko. Dobra, znalazłem owce. Pani dała tylko 1 wełnę. Pani też tylko 1, ale mi to wystarczy. Biegnijmy do magazynu to wszystko skonstruować. Wiecie, co było najlepsze? Tutaj mam 17 czekających Heavy Duty Plate'ów. Więc tego nie musiałem kompletnie robić. A i właśnie jeszcze jeden problem, bo nie mam 2 kanisterów. Znowu tin, znowu steel. A. Dobra, mogę wszystko konstruować. Potrzebujemy tak. 2 tin kanistery. O, tak. Nie tak? To jak były tin kanistery? A. Tutaj powinien być... O! Jeszcze raz. No, jak to było, bo nie pamiętam. A, tin kanister pierwsze, dobra. Najpierw musimy zrobić 2 tin kanistery. Oj, zrobiłem 4, trudno. Teraz kompresowana cyna, szkło i stal. Mamy 2 kanistery, które trzeba będzie jakoś napełnić paliwem. Teraz tak, dwa oxygen venty, które robi się w ten sposób. Żółta wełna. I mamy chyba wszystko, oprócz właśnie tych Field Fuel Canister. Bo jak my to zrobimy? Próbuję to jakoś napełnić w domu. Ok, można po prostu kliknąć na zbiornik z paliwem. Także dokończmy już tutaj, bo tutaj rakietę będziemy sklejać. Ok. Jeden booster i drugi booster. Pięknie, mamy wszystko do naszej rakiety. Ja nie zostawiłem rzeczy, oczywiście, że zostawiłem. Zapomniałem, że to jest magnetyczny crafting. Ok. Proszę Państwa, rakieta numer 2. Dodamy sobie wszystkie elementy. Mamy wszystko. Rakieta numer 2. Proszę Państwa, 18 odcinek. Mamy rakietę numer 2. Ojejku, troszeczkę jest ciężka, dlatego przełożę ją do kieszeni. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jest spora. Pomyślcie sobie, to jest dopiero drugi poziom, a jest 10. Ok, załadujmy sobie ją paliwem. Dobra, nie chcę wsiadać, bo jeszcze jak z niej wysiadam, to jeszcze mnie boli. Pięknie. Ok, mamy te dwa kanistery, więc w sumie sobie je napełnijmy. Weźmiemy ze sobą. Oj, tylko się energia skończyła. Niedobrze, niedobrze. Dobrze, rakieta się załadowała. Mamy tutaj 2000 paliwa, a tutaj jest... Nie mam pojęcia ile. Nie wiem, czy to mi w ogóle wystarczy. Dwa kanistry. Ale miejmy nadzieję, że... Tak, bo chciałbym jeszcze wrócić do tego domu. Dobra, zanim polecimy na następną planetę, zróbmy coś do jedzenia, bo mi się właśnie kończyło. Znalazłem coś takiego, na przykład parówki, kiełbaski oraz jakaś mięsista coś. To jest po prostu jakiekolwiek mięso, marchewka, papryka, cebula i ryż. Zobaczmy, co z tego mamy. Dobrze, znalazłem wszystko, także możemy zacząć od zrobienia patelni. Następnie dodajemy marchewki, ryż, marchewki, ryż, papryka, cebula i mięso. I mamy mięsne coś tam. To, co nam niepotrzebne, to sobie odłóżmy. O. A i w sumie weźmy przy okazji wiaderka. I musimy, jeżeli chcemy polecić, to musimy wziąć także jakiś pojemnik z energią i ładowanie. Dobra, to już za chwilę. Mamy jakieś jedzonko. Wiaderka są. Cenne rzeczy odłóżmy. Ok, to jeszcze jest zbędne. I wyruszajmy do domu. Znowu jest ciemno, ale szybko lećmy na nową planetę. Dobrze, proszę Państwa, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Dobra, domek zaznaczamy, bo mamy spadochron. Księżyc już też. I teraz prawdopodobnie, jeżeli sobie klikniemy M, to będziemy mogli polecieć na Marsa. Tak, poziom 2. Zobaczmy, co potrzebujemy na tego Marsa. Thermal suit, oxygen suit i parachute. Ok. Mamy spadochron. Właśnie, jeszcze jeden ten zbiornik z tlenem. Oznaczę sobie to jako tlenowanie. Nienawidzę wychodzić po tych schodach. Nienawidzę. Oxygen tank jest pełny. Wszystko mamy. Tu w ogóle znalazłem jeszcze w domu mining backpack. O, tu mamy pełno węgla. Super. Ale biorę go ze sobą, gdybyśmy mieli czasem jakieś rudy tam zbierać. Proszę Państwa, zabieramy ze sobą fuel loader. Okej. Wsiadamy do rakiety. Proszę się tu pokazać. O. I odpalamy rakietę. Lecimy na nową planetę. Słuchajcie, na tej serii. To jest 16 odcinków, które... Ostatni odcinek wrzuciłem... No w sumie ostatni. Niedawno, ale 16 wrzuciłem w kwietniu 2022 roku. Byłem tylko i wyłącznie na Księżycu. I to jeszcze w najnowszych tych odcinkach. 18 odcinek. Lecimy na Marsa. Słuchajcie, tylko powolna chwila. Ta rakieta jest szybsza, większa. Może dalej zalecieć, więc... O nie! Zapomniałem wziąć ze sobą paliwa w wiaderkach. Katastrofa. Zostało 8 wiaderek. Mam nadzieję, że w tym fuel loaderze coś tam zostało. Bo tam, no zostało, ale mam nadzieję, że jak wziąłem to... Jak podniosłem to z ziemi, to chociaż troszeczkę się zachowało. Dwa pojemniki chyba nie wystarczą. Ok. Proszę Państwa, byliśmy już na Księżycu. Możemy w sumie na Ziemi stworzyć stację kosmiczną. Kiedyś kiedyś będziemy mogli, ale nie musimy. To nie jest jakieś wymagane. Słuchajcie, lecimy na Marsa. Tutaj też można. Super. Ok. Tutaj ktoś chce sobie poczytać, to sobie niech poczyta. My lecimy. Dobra. Jesteśmy w takiej kapsule jakiejś. Ok, wylądowaliśmy w kraterze. Nie fajnie. Ok, jest lód. Ok. Już mogę wysiąść? Nie, jeszcze się odbija. Ten lądownik. Landing balloons, czyli balony lądownicze. Dobra. Wysiadłem. Zbieramy sobie wszystko, co tutaj było. Dobra, zapisujemy sobie miejsce jako lądowanie. Okej. Jesteśmy na Księżycu, na Marsie. Jest Słońce, jest Deimos albo Phobos. Mars ma 2 księżyce. Okej. Grawitacja jest tutaj mniejsza niż na Księżycu. Blue Slimeling egg. To jest jakieś jajko niebieskiego slimelinga. O, jak to zniszczymy, dostaniemy zwierzątko. Fajnie, weźmy, zbierzmy tego więcej, bo w razie tutaj nie będzie tyle meteorów co na Księżycu, chociaż sobie sprawdźmy. Na Księżycu Meteor Frequency 5.0, a na Marsie Meteor Frequency jest 10, czyli będą tutaj 2 razy częściej występować. Ale w sumie nie wiem, czy mi to potrzebne więcej. Siedziałem parę godzin na Księżycu i zbierałem. Dobra, tam jest jakaś jaskinia, odwiedźmy ją. I zobaczmy, co tam jest. Wiecie co, chyba... To nie jest najlepszy pomysł, żeby otwierać te jajka na ziemi. Jeszcze mi coś wyskoczy koło domu. Dobra, to jest bliżej jaskinia. Jeszcze mi coś się powstanie koło domu i co? Jeszcze na przykład, nie wiem, nie przeżyję w atmosferze ziemskiej. A, no to tutaj było dużo. Zrobiłem Glowstone Torch, czyli takie torcze, które nie będą gasły w przestrzeni kosmicznej. Tutaj, o. Dobra. W sumie sprawdźmy, co daje to mieć trifi. No 2 co najmniej, to dobrze. Też jest puste, ale beznadzieja. W sumie zbierzmy te pochodnie, bo może się przydadzą. Skoro tutaj nic nie ma, no to szkoda. Tak, tutaj coś leży jeszcze. Tutaj jest kolejna. Tak, te dwie były puste. Mamy dużo lodu, widzę. Tak, to jest lód. Zwykły lód z wodą. Na Marsie jest życie. W sumie już jest. Skoro tu przybyłem. Tam mamy lądowanie, ale tam już byłem. Czy na mapce coś widać? Nie tej mapce. W tej mapce. Nie, musimy tutaj znaleźć taki sam dungeon jak na Księżycu. Także troszkę tego chodzenia będzie. No i Mars Regolit. Pustotość. Dość pusto. Teraz zobaczmy, co jest może pod ziemią. Zacznę tutaj rozkopywać się. Uważać, żeby... Muszę uważać, żeby nie zniszczyć sobie kilofa. Ani nie umrzeć z głodu. No, nawet może być ten mix trifi. Już ekwipunek zadziadowany, trudno. Inny Mars Regolit. Iron Ore. Gdzie to jest? A! Skoczył mi automatycznie do Mining Backpack. Fajnie. Zaskoczył mi też Mars Cobblestone, tego nie chcę. Jak ja mam tego się pozbyć? Dobra. Idziemy dalej. Deszcz, o, deszcz bardzo się przyda. Deszcz to jest właśnie ta ważna ruda, którą muszę zbierać na Marsie. Nie mogę jej niestety włożyć do plecaka. Mam jeszcze troszkę tinu. O nie, kilo mi się kończy. 148 zostało, także ja sobie go podmienię. O. Jest więcej tinu. Zbiera się, zbiera. O nie, plecak oddawaj. A. Jest więcej deszu. W ogóle chyba do Tier 3 Rocket. Heavy Duty Plate jest skompresowanym deszem, także to nie będziemy zbierać meteorów, tylko desz. Nie mylić sobie z deszczem. Okej, więcej deszu. I się zrobiłem głodny, burczy mi w brzuchu. Dobra, czyli po prostu trzeba będzie tutaj sobie po prostu... Trzeba będzie sobie pochodzić, pozbierać ten deszcz. Mam jeszcze jakiś koper, tin. Wyrzućmy sobie ten cobblestone. Bo chcę podnieść co innego. Troszkę koper. A. Inne skały. Też koper. Dobra, jedziemy dalej. Dokopiemy się do jądra Ziemi, do jądra Marsa albo coś tam. Nie wiem. Okej. Kolejny kilo mi się kończy. Ale więcej tinu. Deszcz chyba się powoli kończy. Dobra, muszę zamienić na następny i to nie będzie... Niestety musi być ostatni. Nie wiem, czy ja mam tyle diamentów, żeby to naprawić. Tak. Jest to ostatni kilof, bo jest bedrock. Musimy się wydostać na powierzchnię jakoś. To nie będzie łatwe. Nie udało mi się dostać. Kopmy sobie dziurkę. Ale nie. Dobra, troszkę to potrwa. O. O nie. No troszkę to potrwa. O, jest jakieś zejście do kopalni. Super. Chodźmy. Nic więcej nie ma? Musi być. O, dobra, jest, dobra. Niepotrzebnie używałem tyldy. Dość ciemno. Mało co widać. I chodźmy niżej, bo tutaj pewnie będą lepsze rudy. O, jest deszcz. To było bardzo niebezpieczne takie zejście. Okej, idą dwa zombiaki. Zewoluowane. Trudno. Dobra. O, nie mogę ich trafić. Co one takie duże są jakieś? Dobra. Zombiaki pokonane. Więcej ród. Więcej deszu. Troszkę go trzeba będzie zebrać. Mam już 23. To jest zdecydowanie za mało. Tak chyba będzie też mało. W ogóle taka ciekawostka z deszu... O nie, zerolowany ogórek. Nie łopatą się bije o górki. W deszczu można robić przedmioty. Już wam pokazuję. Deszcz można przepalić na sztabkę, a ze sztabki można zrobić sobie przedmioty albo jakąś zbrojkę. To mamy tak, więcej kopru, więcej tinu. O, tutaj jest deszcz. Dobra, tutaj też jest deszcz. A, troszeczkę pobieram tego deszczu i nie opłaca się wracać bez jakiejś dobrej ilości tego deszczu. Nie będę latał w tej z powrotem. Wyciągnijmy trochę tego, bo to nam się nie przyda. O, dobra, zrobiłem kółeczko. Tam jeszcze jedna odnoga jest. Okej. No dość takie nudne te jaskinie. Zwykłe. Ale jak już mówiłem, pochodzę tutaj troszkę... O, jest jeszcze deszcz. No nie, ja za najczęstszym materiałem. A ja jeszcze poszukam jakichś jaskiń, pochodzę. Zaraz do was wracam. Dobra, mam piękną ilość, taka i 50. Troszeczkę mi to zajęło. Siedzę już dłuższy czas nad tym, bo jeszcze ten crafting to troszkę zajął. Dobra, szybko zajmijmy się postawieniem rakiety. Trzeba odcinek już kończyć. Dobra, jest rakieta. Ile z paliwa? 0, 0. Dobra, kładziemy tak, fuel loader. Pusty niestety. Chyba mi zabraknie paliwa. I jeszcze energia się nie zebrała. Słuchajcie, to jest jakaś po prostu katastrofa. To jest jakaś katastrofa. Czy wszystko zebrałem, czy coś poleciało? To rakieta. Dobra. Nie wiem co teraz. Nie mam paliwa, nie mam energii. Źle sobie to przemyślałem. Są jakieś baterie. No właśnie, są atomiczne? To? No na pewno są jakieś zbiorniki lepsze na tą energię i paliwo. Tylko co ja mam teraz zrobić? Wezmę to jeszcze jedno jajko. O, tam w ogóle meteoryt spadł. Jak już tu jestem, to chodźmy po niego. No nie, to tylko... Nie, to jest niebieski... Nie, przepraszam, czerwony jajko. Okej, dobra. Chodźmy może szybko na ziemię. Okej. To była bardzo szybka podróż. Nie pytajcie jak to zrobiłem. To była po prostu siła wyższa. Dobra, mamy tutaj... Nie storage module, tylko fuel loader. Storage module też można gdzieś postawić. Dobra, dużo potworków, ale... A! Muszę szybko spać. O nie! Dobra. O! Dobra, troszkę deszczu jest zebrane. Niech on się przepala, tylko musimy dodać energii. O. Okej. Także myślę, że misja na Marsa już jest zaliczona. Okej. Tak, misja na Marsa jest zaliczona. Tak, na koniec odcinka zobaczmy jeszcze co skrywają te jajka. Musimy je zniszczyć przy pomocy delikatnych i... Okej, pychnym prawym. Co to jest za blob? Skoro już jest blob, niech będzie blob. Jest niebieski, czyli można mieszać im kolory. Okej, tylko jest w 100% niebieski. I rośnie mu życie. Okej, może zabijać. Rośnie, bo ma chyba jakąś skalę. Je upieczone ziemniaczki. Ma jakiś magazyn? No nie ma magazynowo. Dobra. Fajny blob. Mam troszeczkę ich jeszcze, więc może je jakoś rozmnożymy. Na razie usadzę go w domu. Blobie. Chodź tu, blobie. Chodź, blobie. Blobie, chodź tu. Ciekawe zwierzątko. Blobie. Mogę go popchnąć tam? Mogę, to sobie usiąść, a ja cię popchnę tam. Dobra. O! Dobra. Blob tutaj zostanie. Zrobimy sobie całą rodzinkę blobów. Siedzi. 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 Napiszcie mi w komentarzach, jakie macie pomysły na jego imię. Na imię tych czterech, bo tutaj mam jeszcze takiego pana czerwonego. Jego nazwiemy sobie Kluska. Niech będzie Kluska. Wszystkie jedzą ziemniaki, jak widzę. A nie, ten je rybę. Ten je Redstone Repeater. Ten je Gunpowder. Ok, wszystkim przybywa życia. Dobra. Napiszcie w komentarzach jakieś pomysły na imiona dla tych czterech glutków. No, nie wiedziałem, że coś takiego jest w Galacticraftie, ale skoro już jest... Okej, tam troszkę ród dziwnych, ale... I tak, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku odwiedziliśmy Marsa. Zrobiliśmy drugą rakietę, żeby odwiedzić Marsa i przynieśliśmy sobie... No, przynieśliśmy sobie, można tak chyba powiedzieć, tego bloba z planety, czerwonej planety, czyli Marsa. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie pominąć żadnych materiałów. W komentarzu napiszcie koniecznie, jak powinienem nazwać te 4 bloby. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, cześć!